Chciałbym się z Państwem podzielić krótko pewnymi kwestiami. Nie będę czytał tutaj oświadczenia do Pana Prezydenta, chociaż ono jest bardzo szczególne i wymowne. Natomiast ono charakteryzuje trzy sprawy. Pierwszą rzeczą to jest, nadal apeluję do Pana Prezydenta, żeby zdjął ze szpitala swoje inwestycyjne długi. Dlaczego? Tutaj, Szanowni Państwo, z wystąpienia NIK-u w 2010 roku NIK zgodnie z prawem wskazał, że inwestorem bezpośrednim kontrolowanego zadania inwestycyjnego jest miasto, gmina Grudziądz. Natomiast szpital pełni funkcję inwestora zastępczego. Natomiast w drugim akapicie inwestycja była realizowana od 1985 roku i jej termin wyznaczana tam wielokrotnie, trzeba to skończyć. I w następnym akapicie tego wystąpienia pokontrolnego jest również przez NIK podsumowanie. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o kontynuowanie działań w celu realizowania w zakładanym terminie pozostałych obiektów ujętych w ZTE, czyli w zbiorczym zestawieniu kosztów, jako niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala. Dlaczego mówię o tym? Bo szpital miał w międzyczasie trzy kontrole NIK-u. Jedna kontrola to jest kontrolą merytoryczną 2010. Następną kontrola, która była, to jest kontrola finansowa. I ona rzeczywiście, ta następna kontrola, biorąc pod uwagę, że szpital nie mógł sobie poradzić z chociażby tym obciążeniem inwestycyjnym, no zaciągał kolejne kredyty. Jest to zgodne z prawem. To nie jest coś odosobnionego. Ale nie o tym chciałem mówić, bo ja myślę, że przyjdzie czas na podsumowanie, pewnie się Pan Prezydent do tego odniesie. Ale w związku z tym, jako wiceprzewodniczący sejmiku, zadałem pytanie do naszego Pana Marszałka, czy szpital w Grudziądzu wypełnia swoją rolę dla zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców w rejonie leczniczym. Ale trzeci punkt najważniejszego pytania do Pana Marszałka było, czy zamierza Pan zobowiązania inwestycyjne przypisać swoim szpitalom? I co odpowiedział Pan Marszałek? Pan Marszałek odpowiedział na moje ręce, Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiedział w ten sposób. Grudziądzki Szpital wypełnia swą rolę w zakresie zabezpieczenia zdrowotnego wschodniej części województwa. Ale to, co jest najważniejsze, Szanowni Państwo, to spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, realizująca program rozwoju służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2015-18, zakłada, że uśredniony wkład własny szpitali wynosić będzie około 15% realizowanego projektu. Wyobrażacie sobie teraz Państwo, że budujący się szpital w Toruniu, który będzie budowany za 500-600 milionów, który szpital to udźwignie? I chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest kwestia budżetów poszczególnych miast, ani budżetów samorządu. Czy Państwo wiecie, ile wynosi budżet województwa? Budżet województwa wynosi 630 milionów. A samych obciążeń i kredytów z EBI, czyli z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na rozbudowę, przebudowę, modernizację i dbanie o zdrowie naszych obywateli, województwo zaciągnęło już ponad miliard złotych. Tylko że mamy do czynienia z czym innym. Województwo potrafi zarządzać zobowiązaniami długoterminowymi. I teraz druga rzecz, w tym moim oświadczeniu tylko powiem, zwrócę uwagę na jedną jeszcze sprawę. W 2015 roku z ówczesnym skarbnikiem, wiecie Państwo, ja nie chcę wymienić nazwiska, bo nie jestem, to akurat nie jest to miejsce, ale ówczesny skarbnik, który był dobrym skarbnikiem i który po prostu ze mną razem negocjował projekt w BGK-u, to znaczy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Byliśmy już, powiedzmy, powyżej półmetka. I w pewnym momencie, kiedy już doszło do takich porozumień, że trzeba było po prostu też włączyć w to miasto, to w ciągu jednego dnia dowiedzieliśmy się z prasy, a ja również od Państwa, że skarbnika nie było. Został odwołany.
Przyczyna była jedna, że Kutliwy, no, jeżeli to ma decydować o rozwoju miasta, to winszuje. Ale to, co jest najważniejsze, że ja podjąłem próbę własnego projektu i zacząłem współpracę z panem profesorem Modzelewskim. Może komuś się ta postać podoba, może nie, ale to nie jest ważne. To jest mądry człowiek. Jeżeli byliśmy już na półmetku i było wszystko, gotowa była opinia, to zostałem odwołany. Bo, szanowni państwo, najważniejsza kwestia. Nie ma co restrukturyzować szpitala, bo on jest dobrze posadowiony. Jasne, można go poprawiać, bo nie ma rzeczy doskonałych, stworzonych przez człowieka. Można go po prostu poprawiać, ale nie wolno go niszczyć. I dopóki będę żył, to będę z państwem się spotykał i będę przeciwdziałał każdemu działaniu, które będzie szpital niszczyło. I to, co chcę powiedzieć, że ten projekt restrukturyzacji długu, szanowni państwo, nie szpitala, spowodowałby to, że szpital zacząłby inaczej funkcjonować, miałby inne wyniki i miasto by nie upadło albo nie miałoby kłopotów z finansami. Dzisiaj napisałem w ciepłych słowach również do pana prezydenta, że i pan prezydent i ja wiemy doskonale, że trzeba jak najszybciej restrukturyzować finanse miasta. Oto finanse miasta dobrze posadowione i długoterminowo nastawione na rozwój są podstawą do rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw znajdujących się na terenie miasta. Przecież to o tym wszyscy pamiętają, a czerpiemy to wszystko z zachodnich naszych partnerów. I teraz jeżeli chodzi, bo też przejawia się, że szpital robił sobie wszystko samemu. Szanowni państwo, to jest wszystko dokumenty niewynoszone znikąd, bo dostępne powszechnie. No jeżeli zobaczycie państwo zarządzenia prezydenta Grudziądza dotyczące zakupów i wszystko się zleca wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi szpitala. To z czego? No z prywatnych pieniędzy miałem to wszystko robić? Oczywiście. Pożyczałem, ogłaszając przetargi, korzystałem z kredytów, korzystałem z różnych innych form narzędzi finansowych. Narastały mi zobowiązania, więc dogadywałem się z firmami finansującymi. Szanowni państwo, to było igranie z ogniem. Ja nie chcę się tłumaczyć. Tak, jedną winę mam i rzeczywiście, że ja 2-3 lata temu nie tupnąłem nogą i nie zostawiłem wspólnego naszego dzieła. Ale nie wolno mi było tego zrobić. I dzisiaj uważam, że dalsze i szanowni państwo, apeluję do wszystkich. Już wszyscy politycy każdego szczebla mają dosyć. Nie wolno niszczyć szpitala, mówiąc, że to szpital jest zadłużony. Czy wy wyobrażacie sobie, że na tym zyskają wszystkie szpitale ościenne? A gdzie jest bezpieczeństwo pacjenta? Szpital, jeszcze raz mówię, było wszystko kupowane zgodnie z prawem. To są zarządzenia, raz podpisane przez pana Malinowskiego, raz podpisane przez pana wiceprezydenta Ślusarskiego z upoważnienia, raz podpisane przez panią Beatę Przybylską z upoważnienia jako szefowa Rady Społecznej. Ale to, no to przecież trzeba sobie trochę przypomnieć historię. I to, co właśnie mówię i chcę powiedzieć, i chcę wszystkim uprzytomnić. Szpital ze swojej działalności i tutaj apeluję do wszystkich finansistów, którzy wiedzą, jak wygląda zestawienie wyniku zysków i strat. Ono składa się z trzech głównych rzeczy. Nie będę o tym mówił dzisiaj, bo to nie jest akurat tematem naszego spotkania. W pierwszej części jest to, co szpital po prostu wydaje i zarabia na własne potrzeby. I od lat szpital z tej pierwszej części ma dodatni wynik finansowy. I apeluję do pana prezydenta, apeluję do radnych naszego miasta, żeby nie manipulowali kwotami. Szpital za 2015 rok uzyskał zysk 4 miliony 490 tysięcy złotych. Ale jeżeli przejdziemy do trzeciego rozdziału tego zestawienia i tam dodamy wszystkie koszty finansowe i raty kapitałowe od kredytów inwestycyjnych, to niestety jest ujemne. Bo się nie da inaczej tego zrobić. Po prostu będzie wynik ujemny. I w konsekwencji, jeżeli mi dzisiaj ktoś mówi, że miasto musi pokryć ujemny wynik finansowy,
Panie prezydencie, to nie szpitala wynik pan pokrywa, tylko pokrywa pan swój własny wydatek inwestycyjny. Czyli pokrywa pan swój własny koszt, swój własny dług. Ja myślę, że trzeba to przerwać. I apeluję o to, aby po prostu w najszybszym tempie, w najszybszym terminie, żeby szybko dokonać restrukturyzacji długu. Restrukturyzacji długu. Przecież dzisiaj są instytucje, są profesorowie. Jeżeli profesor Modzelewski i jego zespół, jeżeli instytut, jeżeli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego współpracujący z profesorem Modzelewskim, opracowali opinię i ona jest, ona trafiła do szpitala, bo wiem, że z Warszawy wyszła, bo wiem o tym, bo to nie jest żadna tajemnica znowu. To trzeba ją po prostu pokazać. To niech mieszkańcy zdecydują, czy to, co opiniował profesor Modzelewski, to jest lepsze, aniżeli od tego, co myślą urzędnicy naszego miasta. Ja myślę, że trzeba dokonać wyboru. I proszę państwa, jeżeli chodzi o samozarządzanie szpitalem, no jakieś, dla mnie to jest kuriozum, jakieś dziwne są sytuacje, że w sposób jakiś też dziwny dla mnie, powołuje się ludzi, którzy mają zarządzać wielomilionowym majątkiem, prawie miliardowym. Do tego po prostu podaje im się kompetencje, które są z księżyca wzięte. Po jakimś czasie się dowiaduje, że dopiero rzeczywiście trzeba poprawić regulamin szpitala i w konsekwencji działania po 2 tygodniach dokonuje się aktów prawnych, które powinny być a priori dokonane. To jest to dla mnie trochę dziwna sytuacja. Myślę, że to jest chyba nerwowość, która nie powinna temu nikomu służyć, bo przecież to nie jest fabryka guzików, tylko że to jest porządne przedsiębiorstwo świadczące o naszym zdrowiu. I proszę państwa, jak ja słyszę, że w takich dziwnych zarządzeniach, w dziwnych okolicznościach pojawiają się jakieś koszmarne dla mnie decyzje, gdzie po prostu rezygnuje się ze stypendiów naukowych, gdzie po prostu powołuje się osoby do audytu. No ja miałem, ja przysłuchiwałem się tej konferencji pana prezydenta, gdzie pan prezydent sprowadził lepszych ode mnie. Chociaż to, no mówię, pomimo to, że ja mam skończoną szkołę główną handlową, bo to jest kuźnia kadr menadżerskich, nawet mam prawo nosić znacze, to, że po prostu skończyłem jeszcze inne zarządzania, ale są lepsi ode mnie, chylę czoło. I ci lepsi ode mnie powołują audyt. Ja chcę wiedzieć i mam pytanie teraz, za ile pieniędzy, czy oni są upoważnieni, ci ludzie, do zbierania danych wrażliwych i zbierania danych o firmie, czy jest z nimi podpisana umowa i co, komu ma i czemu służyć ten audyt? Może restrukturyzacji głębokiej szpitala? No, jest to bardzo, bym powiedział, drażliwy temat, bo takiej głębokiej restrukturyzacji, o czym pan marszałek nawet pisze w piśmie, szpital nie wymaga. Oczywiście, tak jak w całym systemie, tak jak w całym naszym kraju, są oddziały, które są prowadzone z zyskiem i takie, które trzeba, do których trzeba dokładać. Ale te, do których trzeba dokładać, to nie jest wynikiem, że one źle pracują, pacjenci nie tacy. Przede wszystkim musimy do nich dokładać do momentu, kiedy po prostu liberałowie stwierdzili, że nasze zdrowie podlega skwitowaniu, słupkom, a nie rozsądkowi i logice. Natomiast od zeszłego roku jest prowadzona intensywne prace, właśnie Agencja Oceny Technologii Medycznej dokonuje wyceny poszczególnych świadczeń. I w tym nasz szpital uczestniczy. Dokonaliśmy już przeszacowania niektórych bardzo źle wycenionych procedur. I myślę, że to jest dobra droga, ona się w tym roku najprawdopodobniej zakończy. Tak jak równie słuszną drogą jest mapowanie potrzeb. Tak. Natomiast chciałbym, żeby to było bardziej transparentne dzisiaj zarządzanie szpitalem. Bo ja nigdy nie miałem problemu z państwem, z prasą. Zawsze państwo byliście u mnie mile widziani. Najwyżej zadawaliście mi trudne pytania. No ale to już jest po prostu sprawa moja, że nie potrafiłem czasami na nie odpowiedzieć. I proszę państwa, to co jest najbardziej niebezpieczne, to chcę państwu powiedzieć, żeby się państwo na to zwrócili uwagę. Jak ja dzisiaj słyszę, że
szpitalu trzeba zastosować, dla poprawy finansowej szpitala stosować ołtarci, czyli to jest obce słowo, jeszcze nie spolszczone, ale co to znaczy? Żeby wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przekazać w prywatne zarządzanie, albo żeby po prostu dać prywatnemu zarobić. Ja nie mam nic prywatnej inicjatywy. Tylko jeżeli chodzi o parking, to gdzie była ta prywatna inicjatywa, że trzeba było wyłożyć 5 milionów złotych? Nikogo nie było. Wtedy, proszę bardzo, to szpital wyłożył te pieniądze i to szpitala jest majątek. I bardzo przed tym przestrzegam. Ja tylko mówię o parkingu. Szanowni Państwo, 300 tysięcy złotych rocznie z parkingu jeszcze przy tych kłopotach miasto zabierało. Za zajęcie pasa drogowego. To trzeba sobie o pewnych rzeczach powiedzieć. Jaki jest udział w tym, że szpital pomaga również w utrzymywaniu Solanu? No Panie Prezydencie, no szpital to nie jest miasto. I wszystkie kłopoty szpitala to nie. Ja piszę do Pana, że szpital nie jest problemem, że przyczyną Pańskich problemów, przyczyna Pańskich problemów jest najbliżej Pana, wokół Pana. I proszę się rozejrzeć. Tam leży przyczyna Pańskich problemów. Ale to nie ja będę Panu decydował, z kim Pan pracuje. Natomiast jedna rzecz, którą bym chciał też Państwu powiedzieć, że wszystkie bary, kuchnia, apteka, parking, wszystko jest z zyskiem. To nie jest tak, to są już nie moje dane, ale to są dane już w tej chwili pochodzące od chociażby dyrektora Jaskulskiego czy kogokolwiek. To są prawdziwe dane. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, że to jest zyskiem. I ja przyrzekam wszystkim. I Panie Prezydencie, jeżeli Pan ten z zyskiem przedsiębiorstwa zorganizowane odda w ręce prywatne albo komu innemu, innym spółkom, to mam nadzieję, że żyjemy w państwie prawa i wierzę w to głęboko. I są instytucje państwowe, które dokładnie zbadają celowość takich działań. I ja to Państwu gwarantuję. Nie będzie nic prywatyzowane w szpitalu, co przynosi zysk. I bardzo proszę, żeby zysków szukać sobie gdzie indziej. Natomiast, jeżeli już mówimy o parkingu, to od 1 marca po moim odejściu podniesiono o złotówkę. Jaki to ma wpływ na ten wielomilionowy dług? To są śmieszne rzeczy. To można podnosić opłaty, one też są skalkulowane w centrach miast. Bo 10 zł za godzinę nikt by tu nie stał. Ale jeżeli, Panie Prezydencie, przyjeżdżają chorzy ludzie, którzy nie mają czasami na wykup leków, stoją w kolejce, ja wiem, bo sam walczyłem z tymi kolejkami. Na ile mi się udało, pewnie nie do końca, jasne. To nie jest tak, że to jest wzorcowy, on jest dobrze posadowiony szpital. Ale ja też nie byłem ideałem, bo nie robiłem tam za Pana Boga, tylko za normalnego dyrektora zarządzającego firmą. Dlatego apeluję, czy ta złotówka kogokolwiek, komukolwiek pomoże. Ale proszę zauważyć, jeżeli ktoś czeka 6 godzin do lekarza i 6 zł ma zapłacić, a ma wizyty co tydzień, 24 zł przy skromnych rentach, tam się nie leczą zdrowi, piękni i bogaci. To nie jest turystyka medyczna. To są schorowani z naszego regionu. I bardzo apeluję o to, żeby uszanować naszych podatników. I teraz kwestia, jeszcze się dowiedziałem, ja dowiaduję się po prostu, żyję jeszcze tym. Dowiaduję się, że są robione prace na temat, może by OPEC przejął kotłownię. No, apeluję do radnych. No, jeżeli chcecie pomóc OPEC-owi, to nie kotłownią szpitala. Roczne utrzymanie kotłowni szpitala i tutaj i to jest udowodnione i jest na to PiS. Nie wiem, wyliczenia tutaj mam, że roczne, zaraz Państwu pokażę, roczne i to są wyliczenia, których nie ja robiłem. Więc roczne utrzymanie naszej kotłowni wynosi 3 miliony 34 tysiące. Natomiast przecież to nie jest OPEC nic nowego.
Przecież, szanowni państwo, my mamy OPEC i OPEC nam ogrzewa przewlekłą terapię. Ten jeden budynek, który został na Sikorskiego. Czyli szpital ma porównanie, panie prezydencie, i audytów nie trzeba robić. Wystarczy wziąć dwie umowy i je przeczytać. To gdyby szpital był ogrzewany w całości przez OPEC, to zapłacilibyśmy 4 591 tysięcy. 1 600 000. Różnica. Ja nigdy o tym nie mówiłem, bo pewnie nikt pewnie nie chciał wiedzieć. Ale przychodzi taki czas, że trzeba się po prostu też i wyspowiadać. Natomiast, proszę państwa, i teraz ostatnia rzecz, zanim może przejdziemy do pytań, to już ostatnią kwestię chcę poruszyć, że ja będę nadal dbał o szpital i będę dbał o nasze miasto. Bo jestem tutaj wybrany jako radny do sejmiku i w sejmiku jestem wiceprzewodniczącym. I to mnie z niczego nie zwalnia, bo ja się na nikogo nie obraziłem. Tak nie wolno. Po prostu to jest nasze miasto i to jest nasz szpital. Dlatego w lutym i w marcu jeszcze apelowałem do Narodowego Funduszu Zdrowia o to, żeby po prostu jak najwięcej środków nadlimitów za 2015 rok wykupiono. I proszę państwa, wiem o tym, że przychylność Narodowego Funduszu Zdrowia oddziałów w Bydgoszczy jest duża. Tylko mam apel, panie prezydencie, zamiast prezydentu gdzieś liczyć te słupki, niech obecny dyrektor zacznie jeździć nie może kurtuazyjnie, tylko roboczo do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja mu pozostawiłem bardzo przyjazny klimat i proszę tego, panie dyrektorze, nie zmarnować. Tam są pieniądze, one się przydadzą szpitalowi i nie ma się na co obrażać. Będzie później pan sam, może większe pan załatwi. Chylę czoła i liczę na to. Natomiast jeżeli chodzi teraz o samo nasze miasto, to już w zeszłym roku negocjowałem z panem marszałkiem i od stycznia mam zapewnienie, już pierwsze pieniądze przyszły. I szanowni państwo, to nie jest tak, że każde miasto dostało 85%, proszę się radnych naszego miasta spytać, czy 85% do każdego projektu unijnego. Różne procenty były. 50 na drogi, 60, 70. Przychylność i łaskawość pana marszałka, a przede wszystkim prezydium sejmiku spowodowała to, że jesteśmy miastem nielicznym beneficjentem, które będzie otrzyma dodatkowe środki ze względu na kłopoty finansowe, też związane może i ze szpitalem, ale nie zupełnie. Pan marszałek już przekazał część kwoty i przekaże jeszcze na, żeby do 85% doliczyć projekt chociażby Legionów, chociażby Mariny i chociażby tramwajów, czyli tego niskoemisyjnego projektu. I te pieniądze są, one przyjdą. I ja wiem, mam zapewnienie pana marszałka, że pomimo, że mnie nie ma, ale ja jestem mieszkańcem tego miasta i mi zależy na tym, te pieniądze przyjdą. I ostatnia rzecz, szanowni państwo, to na ostatnim sejmiku, to co mówiłem wcześniej, walczyliśmy z Bydgoszczą, ale się opłaciło. Na razie tylko Bydgoszcz i Grudziądz mają szansę, bo mają przekwalifikowaną drogę wojewódzką. O przebiegu tutaj jest wyliczony przebieg, to jest znaczy Karabinierów, Chełmińska, Szosa Toruńska, na drogę wojewódzką. I proszę państwa, dzisiaj pieniądze, dlatego że w tym działaniu jednym ze środków unijnych, ja nie będę mówił o celach, kiedyś może będziecie państwo chcieli ze mną porozmawiać o różnych działaniach, celach całego regionalnego programu operacyjnego, jestem do państwa dyspozycji, ale w jednym działaniu, gdzie są przeznaczone pieniądze, tylko 121 milionów złotych tylko na drogi wojewódzkie. Do tych pieniędzy żadne z miast nie miałoby szans. Ale żeśmy po prostu zgodnie z prawem, oczywiście, mamy takie prawo, że niektóre odcinki dróg możemy przekwalifikować z drogi na przykład powiatowej w miastach, na prawach miast, gminy na prawach miast, na drogę wojewódzką. Ja dzisiaj po prostu tą uchwałę panu prezydentowi dostarczę. Myślę, że to są dodatkowe pieniądze dla naszego miasta. Bo można te ulice wyremontować za pieniądze pana marszałka, czyli pieniądze Unii Europejskiej, a nie można było ich wyremontować w inny sposób, bo po prostu one są przeznaczone tylko na drogi wojewódzkie.
Ja Państwu serdecznie dziękuję. Myślę, że chciałbym za Państwa pośrednictwem, a przede wszystkim Państwu, złożyć życzenia wszystkiego dobrego. Natomiast chciałbym również przekazać wszystkim naszym mieszkańcom spokojnych i zdrowych świąt. Jestem do Państwa na dyspozycji. Oczywiście, no, Panu Prezydentowi życzę tak samo jak mieszkańcom naszego miasta, wszystkim, bo bym musiał wymieniać wszystkie funkcje, wszystkich tutaj obywateli, ale zdrowia, powodzenia, pomyślności, współdziałania, dlatego że ja nie czuję się urażony ani obrażony. Jest to po prostu, no, Pan Prezydent ma prawo jako właściciel dokonywać zmian i nadal deklaruję, Panie Prezydencie, dalszą współpracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Panie Dyrektorze, podtrzymuje Pan wcześniejsze słowa zaraz po odwołaniu w tym samym dniu o tym, że była to decyzja polityczna, chucpa i no, to była jakby decyzja słabej i rozhisteryzowanej Platformy Obywatelskiej. Proszę Pana, ja nic w życiu nie uznaję, ja nigdy nie powiedziałem, że czegoś nie powiedziałem. Ja zawsze jak mówię, to mówię zawsze prawdę i zawsze i pamiętam, co mówię. Oczywiście podtrzymuję to, dlatego że to po prostu, no, niektórzy się może i pogubili. Ale trzeba teraz po prostu zupełnie usiąść do stołu i zacząć pewnie od nowa i myśleć, i działać, i racjonalnie się zachowywać. Ale to, co podtrzymuję, tak. Ja na co zwróciłem uwagę, to jeszcze raz mogę Państwu powtórzyć, że przy tej właśnie emocjach, które towarzyszyły radnym Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu, zabrakło może rozsądku prawnego. Warto było zwrócić się do sejmiku, warto było się zwrócić do mnie, ewentualnie nie wiem po co, ale do sejmiku. Ale dzisiaj moje odwołanie jest niezgodne z prawem. Ja nie będę tego komentował, bo uważam, że nie powinienem, nie znam się na tym. Sprawę moją prowadzi kancelaria, dobra kancelaria w Warszawie, przygotowana do tego typu spraw. No i myślę, że powiadomimy Państwa o wyrokach sądowych. Kiedy one zaistnieją, nie wiem. To znaczy, Pani redaktor, po dyskusji z moimi panami mecenasami, oni podjęli za mnie decyzję, że tak pozostawić tego nie wolno, dlatego że to jest po prostu zlekceważenie już nie mnie, ale funkcji sejmiku i funkcji, którą pełnię w sejmiku. Dlatego tak robić po prostu nie wolno. A co będzie dalej, to sąd zdecyduje i myślę, że to sąd będzie decydował o tym, czy dzisiejsze działania, konkursy i powoływania są zgodne z prawem, czy nie. Ja tego nie oceniam, bo ja się nie znam. Prawa jeszcze nie skończyłem, dlatego tego nie oceniam. Natomiast rzeczywiście emocje w tego typu sprawach, panie redaktorze, są, myślę, że nie powinny mieć miejsca. Dlatego myślę, że jeżeli Państwa mogę jeszcze czymś zainteresować, to proszę bardzo. Tak, do końca czerwca, bo mi się tyle nazbierało, nic na to nie poradzę. A więc trochę dziwne plany, nie powinienem ich zdradzać, ale chcę powiedzieć tak. Zainteresowane są również firmy europejskie moją współpracą. Natomiast ja przyrzekłem mojej żonie, rodzinie, a Państwu dzisiaj. Ja się z Grudziądza nie wyprowadzam, nie wynoszę i na pewno poprzedniego błędu nie wykonam. Nie mam zamiaru pracować ani w Warszawie, ani w Amsterdamie, nigdzie. Będę w Grudziądzu i będę śledził to, co wspólnie żeśmy potrafili zrobić. To jest na lata. To są za nasze podatki, Szanowni Państwo. One do nas wróciły w postaci dobra zdrowotnego. I trzeba to utrzymać. A czy ktoś mówi, że nie umie, no to przyjdzie taki, co powie, że umie. No jeżeli Pan Marszałek potrafi zarządzać wielomiliardowym, znaczy ponadmiliardowym, długoterminowym zobowiązaniem, no to trzeba tam po prostu pojechać i go się spytać, jak on to robi. A budżet województwa to jest 630 milionów. No na pewno nie jest o wiele większy. No trochę większy niż Grudziądza. No ale to jest całe województwo. Szanowni Państwo, marszałek utrzymuje operę, teatry, biblioteki, drogi. No nie chcę wymieniać co jeszcze. No. Utrzymuje ośrodki doradztwa rolniczego. Proszę Państwa, to jest trochę więcej przedsiębiorstw jak Grudziądza. Żeby było, żeby Pan Dyrektor może jak... Może to nie jest mi przykro. Ale dobrze by było, i tak jest w cywilizowanym świecie, że poprzedni dyrektor może by miał coś do przekazania nowemu dyrektorowi,
ale poprzedni dyrektor, czyli ja, miałem zakaz wstępu do szpitala, no więc nawet zrezygnowałem z obiadów. Też sobie już sam gotuję, bo nie chcę się nikomu narażać. Jak zakaz, to zakaz. Także po prostu nie chodzę na obiady, no szkoda. Natomiast dobrze by było, żeby pan dyrektor się spotkał ze mną. No dzisiaj to już jest, mleko się wylało, ja myślę, że już chyba nie ma się po co ze mną spotykać. Natomiast renegocjowanie umów, to trzeba się przygotować, panie dyrektorze, bo się ich nigdy nie renegocjuje. One są negocjowane raz albo dwa razy w roku. I to jest wszystko. I życzę panu powodzenia w czerwcu, bo jak pan zaprojektuje szpital na cały rok, do końca roku, to będzie skutkowało przez prawie 5 lat. Radzę się do tego dobrze przygotować. Proszę państwa, ja powiem po części, nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie outsourcing to jest polskie kolesiostwo. Koniec, kropka. Nie ma żadnej podstawy racjonalnego zachowania się u dyrektora jakiegokolwiek, który szuka outsourcingu. Szanowni państwo, jeżeli jest coś z zyskiem prowadzone, to trzeba to uszanować. Po pierwsze. Po drugie, outsourcing, czyli po prostu wydzielenie i sprywatyzowanie, to jest tak. Dodatkowo szpital zapłaci stawkę VAT-u, bo to jest usługa. Dodatkowo trzeba będzie zapłacić zysk dla firmy, która to weźmie. Czyli to już mamy 30%. I od 1 stycznia, może pan dyrektor gdzieś tam umknęło, te umowy są ozusowane. Gratuluję pomysłu. I zobaczymy, będą takie na pewno firmy, znaczy, przepraszam, to nie są firmy, ale to są już poważne urzędy nasze polskie, które się policzą, ile kosztowała outsourcing, a ile dotychczas, bo to jest materiała. Ja myślę, że dzisiaj szpital jest o tyle dobrym porównaniem, że jest szpitalem policzalnym. On jest dobrze zinformatyzowany, wszystko jest na dyskach i nikt z żadnych urzędników, urzędów państwowych nie będzie miał problemu porównania, jak to było przez kilka lat, jak te inwestycje się spłaciły, a jak teraz jest outsourcing. Jak ja słyszę, że trzeba tam zamknąć aptekę, bo ona jest w nocy niepotrzebna i jeszcze, szanowni państwo, zostaw i tam może oddać to do sieciówki, no to czy ktoś w ogóle się zastanowił, panie prezydencie, na miły Bóg, że to są podatnicy, pańscy wyborcy. No dlaczego pan po prostu igra z ogniem? Tego nie wolno robić. To jest zdrowie ludzkie, to po to budowaliśmy aptekę za pieniądze szpitalne, ale za pieniądze inwestycyjne. Po to, żeśmy to Rada Miasta wprowadzała dyżur, żeby było łatwiej chorym ludziom, a dzisiaj to wszystko trzeba sprywatyzować, oddać, zniszczyć. Ja przestrzegam, już był taki okres w ratuszu, że sprzedawano wszystko ze szpitala. Ale wtedy było trochę inaczej. Było inne prawo. Dzisiaj mamy Polskę prawa dojrzałego. I myślę, że tego typu rzeczy nie powinniśmy nawet myśleć o tym. Oczywiście, jeżeli by były takie sytuacje, że no po prostu no coś, co by przyniosło olbrzymi zysk, ale tak nie ma. No to szanowni państwo, panie dyrektorze, jeżeli pan tak widzi, to proszę jeszcze posprzedawać te dochodowe oddziały. Ale przypominam wszystkim i tym, którzy dzisiaj zarządzają szpitalem, że dług pozostanie, bo sprzedaż szpitala nie spowoduje spłacenia długu. No ile można za ten parking dostać? 3000 więcej? 5000 złotych więcej? Przecież to musi być myślenie strategiczne, a nie myślenie po prostu, no bym powiedział, no może detaliczne. No. Bo to nie zmieni. I apeluję dzisiaj do pana dyrektora, żeby zajął się restrukturyzacją długu, a nie szpitalem. No właśnie, a na czym polega tak prostymi słowami restrukturyzacja nie szpitala, ale długu? Dlatego, że szanowni państwo, już wiecie o tym, że jak dług wisi na kimś, czyli wisi na przedsiębiorstwie, to niszczy jego wyniki finansowe. Trzeba, ja apelowałem o tym, znaleźć depozytariusza długu. Depozytariuszem długu może być spółka. Grudziąckie Inwestycje Medyczne. Szanowni państwo, jeszcze raz odczytam. Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.
Ona jest depozytariuszem długu marszałka. No przecież to, państwo to rozumiecie. Wszyscy to rozumieją. Ktoś tu nie rozumie. I w tym momencie spółce się krzywda nie dzieje. Do spółki można, spółce można podnosić kapitały, można podnosić udziały. I miasto, i szpital kawałek. Podzielmy się tym długiem, tak jak mówiliśmy. Ale proszę państwa, to jest po prostu coś, co ja już od półtora roku mówię. Nie bez kozery chcę wam powiedzieć, pokazać. Rzeczywiście to, co pan prezydent wyciąga, że ja kiedyś złożyłem rezygnację. No złożyłem, to można przeczytać. Tylko, że powiedziałem i mówię, że wie pan na pewno, że nie jest to rezygnacja w trudnej sytuacji, gdyż nie niszczy się własnych dzieł. A jest to konsekwencja działań, które panu dobrze są znane. To jest data, która pokrywa się z odwołaniem skarbnika. No więc jeżeli po prostu my nie możemy realizować projektów słusznych dla miasta i słusznych dla szpitala, no to co ja miałem robić? Usiąść i płakać? Nie tak robią faceci. No dlatego, że, znaczy ja wiem na pewno, ale ja bym nie chciał o tym mówić, bo nie jestem upoważniony, nie jestem ani radnym miasta, ani nie jestem po prostu prezydentem, ani informacja publiczna, no polega to na tym, że myśmy mieli wynegocjowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredyt między 160 a 200 milionów na niski kredyt, na niski procent. I tam chodziło o to, żeby w części miasto poręczyło. Zapewnienie skarbnika było takie, że to poręczenie jest to po prostu tylko utworzenie niewielkiej rezerwy, którą można później rozksięgować w grudniu, że 1/25 co roku się pokrywa. Znaczy ten kawałek tylko się poręcza, który jest w danym roku do spłaty. I w tym roku, jeżeli po prostu w danym roku do grudnia raty kapitałowe i odsetkowe są spłacone, to miasto ma prawo to rozksięgować i zapłacić własne inwestycyjne zobowiązania. Proste jak 2x2. Tylko trzeba to wiedzieć. O tym mówi również profesor Modzelewski. Ja myślę, że warto by było się też spotkać, bo pan profesor Modzelewski to jest człowiek, który opiniuje wszystkie budżety państwa, z wyjątkiem tych, które były zbyt liberalne i po prostu jeszcze jedno, ten outsourcing i ta po prostu wyprzedaż majątku dobrze prosperującego niszczy państwo, niszczy podmiot i niszczy pracowników. No ja w takim precederze nie będę brał udziału. I nigdy nie brałem. Dlatego byłem przeciwny i na własnych wykładach, chociażby na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach, byłem na moim wykładzie, było akurat prawie 1000 osób, a na zwolennikach outsourcingu było 50. No więc można sobie to powiedzieć. Nie ma dużego szpitala, który jest komercjalizowany. Proszę mi go pokazać. Nie ma takiego, dlatego że przede wszystkim to są szpitale tylko i wyłącznie małe. Natomiast może retoryczne pytanie. Proszę mi pokazać szpital kliniczny uniwersytecki, który podlega pod państwo skomercjalizowany. Nie ma. Komercjalizacja w latach poprzednich była tylko nakierowana, i to trzeba wiedzieć, do mniejszych szpitali, które przekształcą się i będą miały uzupełniający rynek świadczeń w tym dużym koszyku świadczeń ostrych, nagłych. I to oczywiście, one po prostu, no dzisiaj też trzeba w jakiś sposób zrestrukturyzować system i powiedzmy część szpitali w długiej fali gdzieś tam pozamykać. Około, nie wiem, 150. I to jest dla nich jakiś pomysł. Natomiast każda komercjalizacja, to szanowny panie redaktorze, to dziś nie redaktor, pan minister, który chyba możemy mieć do niego zaufanie, bo go znam bardzo dobrze, znamy się, dlatego że on był wieloletnim działaczem Izby Lekarskiej i prezesem Izby Lekarskiej. Jest wieloletnim dzisiaj pracownikiem europejskich struktur medycznych i struktur systemów medycznych europejskich. I ten człowiek wie dokładnie, co to znaczy outsourcing i wie dokładnie, jak się sparzyły na duże szpitale skomercjalizowane. I teraz na końcu jeszcze jedno. Ja byłem wielokrotnie szkolony w Stanach Zjednoczonych. I proszę pana, nie znalazłem ani w Chicago, ani w Waszyngtonie, ani w Nowym Jorku. Nie znalazłem ani jednego prywatnego szpitala. Już nie mówię o skomercjalizowanym. To jest wymysł czysto polski, który nie ma nic wspólnego z systemami europejskimi i światowymi.
nie ma szpitali prywatnych. Są szpitale federalne, stanowe, wyznaniowe i adwokackie. Bo szanowni państwo, to jeżeli nie ma tego w Unii Europejskiej, nie ma tego w Stanach, nie wiadomo skąd to jest. Ja nie mówię o tym, że była pani premier, tylko wiecie, przypomniała mi się teraz taka historyjka, to nie jest jakiś mem, tylko że po prostu ja widziałem kiedyś w telewizji kilka lat temu, jak był jakiś tam pan Tomek i była posłanka, która już handlowała szpitalami. Jak to się skończyło? Nie wiem, bo to tak coś takiego było, nie będę wymieniał nazwisk, ale można, przywołuję to. To nie jest żaden system. No, proszę pana, jeżeli pan, no nawet każdy z nas, czy kupi pan cokolwiek, do czego będzie pan dokładał całe życie, czy pan chce zainwestować i czerpać zyski? No to zainwestować i czerpać zyski. Odnośnie tej pani dyrektor do spraw kontrolingu, to ja myślę, że ja obserwuję pewne rzeczy i zachowania. Kontroling to nie to samo, co kontrola. Tej pani się po prostu pomyliło. Ona jest dyrektorem do spraw kontroli, a myślę, że przyjdzie taki czas, że nauczy się tego, co to jest kontroling. Życzę tego jej. Dlatego, że pracownicy, jak są pracownicy zaniepokojeni, to trzeba też pracowników słuchać. Ja po prostu dokładnie nie wiem, w czyje ręce, ale wiem, że są prowadzone działania, bo jeżeli się coś już wydziela, coś się po prostu mówi, to uważam, że liczy się, to nie jest tak dlatego, żeby coś jest na rzeczy. Ja dlatego przestrzegam już dzisiaj przed wielkimi świętami, żeby, bo je będę chyba może odosobniony, ale naprawdę powiadomię odpowiednie instytucje. Tak osobiście, bo ja się nie boję nikogo i niczego. Z wyjątkiem Pana Boga i po prostu no mojej żony, no ale to nie chodzi o to. Ale naprawdę z szacunkiem, Witek, z szacunkiem. Natomiast jedna rzecz, nie wolno pewnych rzeczy robić, które są dobre. To trzeba było, szanowni państwo, oddać ten szpital w prywatne ręce 5-6 lat temu i wymuszać, żeby prywatny wybudował. To wtedy tak, ale nie dzisiaj. Jak ja słyszę, że jest za dużo sprzętu, no to ktoś nie zapoznał się z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, ani nie zapoznał się z zaleceniami ministra zdrowia, bo to są ważne rzeczy. Myślę, że to nie jest ten problem. Problem to nie jest osobiste. Myślę, że klasyczna może polityczna szorstkość między nami była cały czas, bo pan prezydent mi od czasu do czasu dawał do zrozumienia, że ma ograniczone do mnie zaufanie. No, ja po prostu miałem jedną misję do spełnienia. Jak państwo wiecie, jedyny fiołem mojego życia to jest szpital. I koniec. I tutaj po prostu można spytać się jeszcze kiedyś jeszcze pana radnego Wiśniewskiego, który przejmował szpital gdzieś tam w przeszłości, jak szpital wyglądał, dlaczego po prostu nasze drogi polityczne się wtedy zeszły, później się rozeszły, może kiedyś się zejdą, a na pewno na tamtym świecie wszyscy będziemy razem. Jest krótko, dlatego że podstawą do mojego odwołania było rok temu złożone wypowiedzenie, to już o tym żeśmy dzisiaj mówili. No jest kuriozum prawnym, nie można, pan prezydent ma na decyzję 30 dni, mógł wtedy mnie odwołać, nie byłoby problemu. Natomiast po roku kancelaria prawna absolutnie uważa, że to jest inny model stosowania prawa. Dzisiaj ratusz stosuje prawo faktów dokonanych, niezgodnych z prawem, ale to jest sprawa ratusza, nie moja. Nie. Pan prezydent był zobowiązany zwrócić się opinię do sejmiku do dnia wczorajszego. Taki wniosek nie wpłynął. Ale gdyby wpłynął, to już nie ma żadnego znaczenia, bo on musi wpłynąć na 30 dni przed decyzją odwołania. Tak mówi prawo. Natomiast co będzie później, jak sądy zdecydują, jak będzie przebiegał konkurs, to ja nie wiem, ja po prostu tego nie komentuję, tylko ktoś kiedyś będzie ponosił konsekwencje faktów dokonanych, a nie faktów prawnych. Ale to już jest nie mój problem. To znaczy ja jeszcze, szanowni państwo, no jestem cały czas na urlopie, jestem cały czas w KRS-ie. Z
tym nadal dyrektorem szpitala, bo przecież sąd nie może popełnić błędu, skoro uważa, że tak jest. No, na razie, no nie wiem, wnioskowany... Maj dopiero wpłynie... Tak, moja kancelaria prawna namawiała mnie do tego, ale szanowni państwo, ja na to nie pójdę. Ja jestem nadal dyrektorem szpitala i mogłem do tego zakładu wejść. Mogłem usiąść za biurkiem. Nie, no ale wie pan, ja jestem dżentelmenem. Jeżeli się dowiedziałem od prezydenta, że mam nie przychodzić, to znaczy, że nie przychodzić. No, jeżeli ja bym komuś powiedział, nie przychodź do mnie do domu, no to nie będzie przychodził. No. No to nie znaczy tak, do płotu nie ma, nikogo nie ma, ale decyzja jest taka. Gdybym, ja mógłbym tam przychodzić, ale szanowni, wyobrażacie sobie tą awanturę, no po co to? Ja już apeluję do wszystkich, przestańmy mówić, tak, jest to do udźwignięcia przez GIM i naprawdę, jeżeli już chodzi o to, to panie radny Wiśniewski, ma pan w 100% rację, można się sprzeczać o model prowadzenia podmiotu leczniczego, jakim jest szpital. Model. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem, tak, to są kwestie, które można toczyć spór, akademickie albo inne. Natomiast zupełnie czym innym jest, jeżeli dzisiaj, my dzisiaj mówimy o długu narastającym, bo nikt tego nie udźwignie. I miasto będzie miało kłopoty i szpital. Od 2 lat apeluję o to, od 1,5 roku. Uciec z długiem i go normalnie po Bożemu obsługiwać. Niemniej jest to ocenie. Nie wiem, może trzeba doprowadzić do upadłości, może nie wiem, no coś trzeba sprzedać, nie wiem, no ja po prostu nie rozumiem tego i apeluję o to, żeby to zrozumieć. Natomiast czy ewentualnie później, proszę, jeszcze raz, może panie Andrzeju, nikt nie dotknie przedsiębiorstwa ani niczego, co nie jest poukładane. No my też nie ubieramy się w rzeczy wygniecione. No jeżeli dzisiaj sytuacja finansów szpitala wyników szpitala i finansów miasta, one są pogniecione, no to po prostu trzeba je najpierw odprasować. Czyli trzeba uporządkować własne podwórko i powiedzieć, dobrze, tu jest już okej, okay, miasto ma po prostu już inną zdolność kredytową, to my teraz mamy kłopot z tym długiem i ten dług, czy możemy wspólnie jechać do EBI, możemy wspólnie jechać do premiera Morawieckiego, możemy różne rzeczy robić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale ktoś będzie chciał rozmawiać z nami jako uporządkowanym podmiotem, a nie takim, że słuchajcie, bo my przyjechaliśmy, pomóżcie nam, bo jutro już nie mamy na pensję, a pojutrze na leki, a w ogóle to dajcie spokój, szpital zadłużony, trzeba go... No, szanowni państwo, to jest emocja dziecka. I przed tą emocją dziecięcą ja przestrzegam lokalnych polityków. Tak nie wolno się zachowywać. Czy widzieliście mnie w rozterce, jakichś emocjach, kiedy ja miałem naprawdę problemy w szpitalu? Nie wolno takich rzeczy robić. Tam ma być zawodostwo, a nie amatorszczyzna. I to, co pan powiedział, no 8 lat, no było, minęło. No ja nie oceniam, od tego są historycy. Od tego będzie IPN pewnie. No jestem jeszcze członkiem Platformy, jeszcze mi nie odwołano. W każdym razie, no co ja panu powiem? No był pan premier, był pan prezydent, była pani minister. Wszyscy przyjechali, każdy wziął po kawałku wstęgi i odjechali. Problemy były moje. Ja się nie przyjechałem tutaj uskarżać, tylko pokazuję pewne rzeczy i mechanizmy. Jak można politycznie, proszę bardzo, wybrzeże, drogi, wszystko, Gdańsk, nie zazdroszczę. I inne obszary naszego kraju. No może trzeba będzie trochę racjonalności w polityce, której zabrakło. A poza tym na kanwie tego, mam apel jeszcze po raz drugi do pana posła Dzięciowa, do pana posła Szymańskiego. To panowie, dżentelmeni, to nie kłóćcie się ze mną, nie walczcie z Nowakiem, bo pokażcie, co wyście zrobili dla naszego regionu, miasta, szpitala. Podyskutujemy o faktach. Po co atakować Nowaka? Ja, proszę państwa, powiedziałem jedno i będę zawsze mówił. Ja nie zmieniam poglądów. Moimi poglądami jest i był, i to może powiedzieć każdy prezydent tego miasta, moimi poglądami jest szpital.
I za szpital chcę odpowiadać w 100%. To, co jest złe i to, co jest dobre, to moimi i moją jedyną partią to jest szpital. I obojętnie, kto będzie następny w mieście, to będę tak samo współdziałał na rzecz mojej partii, mojego szpitala. Bo to jest jedyna moja partia i jedyne moje poglądy. I obojętnie, jakby ktoś mnie oceniał, czy jestem liberałem, socjalistą, nie wiem. Może jestem facetem z zasadami. I tyle. Tak, ale już odpowiadałem, dlatego nie chcę zanudzać Państwa. Tak, no ja już, aha, przepraszam, na to nie odpowiedziałem. Tyle co wiem, bo dzwoniłem do pana profesora Modzelewskiego zaraz, jeszcze byłem dyrektorem, bo się rozliczałem w piątek, więc pan profesor powiedział, że na początku kwietnia, na początku marca ten projekt będzie przysłany do szpitala. I on został przysłany do szpitala. On musi być w szpitalu, chyba że szpital go odesłał. Natomiast on dopiero do szpitala trafił 9 marca, a 22 lutego pan prezydent napisał, że nie wyrażam zgody na jego przeprowadzenie. No, trzeba być Duchem Świętym. Szanowni Państwo, jestem odpowiedzialny i tutaj nikogo nie będę uprzedzał, może nie będę uprzedzał decyzji, ani ich opiniował. Ja wierzę głęboko w to, że wśród Rady Miasta są radni po jednej, po drugiej, po trzeciej, po czwartej stronie, którzy zachowają zdrowy rozsądek i będą mogli przede wszystkim stanąć twarzą w twarz ze swoimi wyborcami za 2,5 roku. Dziękuję bardzo.